Żuk był niegdyś jednym z najbardziej popularnych aut na polskich drogach. Kto z was pamięta te czasy? Żuk to chluba polskiej motoryzacji. Ceniony był przede wszystkim za swoją wszechstronność i niską awaryjność. W przypadku, gdy jednak konieczna była naprawa, Żuk wygrywał niskim kosztem części. Wykorzystywany był niemal wszędzie, nawet straż pożarna miała w swoich garażach czerwone Żuki z numerami bocznymi. Koniec ery tych popularnych samochodów nastąpił 13 lutego 1998, kiedy to oficjalnie ogłoszono, że Żuk już nigdy więcej nie zjedzie z taśmy produkcyjnej. Łącznie stworzono 587 818 tych samochodów. Kto z was miał okazję się nim przyjechać?